Myślę, że ludzie, którzy przyszli dzisiaj na mecz, przyjdą tu jeszcze raz. Obydwie drużyny stworzyły bardzo dobre widowisko. Obydwie drużyny miały szanse na bramki. Bardzo się cieszę, że po 0-1 mogliśmy w drugiej połowie wejść na wyższe tempo. Stworzyliśmy sobie też parę sytuacji, po których też mogły paść bramki. Ogólnie uważam wynik sprawiedliwy, nie krzywdzi żadnej drużyny. Na pewno możemy dyskutować, czy jesteśmy zadowoleni. Ja uważam, że utrzymaliśmy przewagę nad Lechem. Ciężki mecz dla nas, ciężki tydzień, 3 mecze, 2 bardzo dalekie wyjazdy, Stalowa Wola, Gdańsk. Ale tak jak powiedziałem, tu nie ma co się tłumaczyć, to jest piłka nożna, jesteśmy zawodową drużyną. Cieszę się bardzo, że chłopcy pokazali bardzo dobry futbol. Gratuluję. Dziękuję. Znaczy tak, to jest drużyna, która grała w Pucharach Europy, czy miała nas troszeczkę dłużej reprezentować w Pucharach Europy. To są zawodnicy, którzy są bardzo wyszkoleni dobrze technicznie, grają bardzo szybko, szczególnie jeżeli chodzi o kontrę. Bardzo dobra drużyna. Także tu jest żadna niespodzianka, że to jest drużyna, która powinna znajdować się w czołówce tabeli. Dlatego się bardzo cieszę, że może troszeczkę zaczęliśmy za asekuracyjnie, czy za dużym respektem, ale później jak to się wszystko ładnie poukładało, to bardzo dobre widowisko. I tak, uważam, że jest to naprawdę dobra, klasowa drużyna i to pokazała, a również się cieszę, że mecz był w sportowej atmosferze, że nie było żadnych jakichś tam takich przepychanek czy wyzwisk. Uważam, że wszyscy sobie podaliśmy rękę po tym meczu i o to chodzi.